egal, was das wollen wir noch mehr? Wir unser Soldaten, denn wir sind ja von der Erde-Kompanie. Und wir leben, ich liebe, liebe dich und alle Mädel hören mit. Die da, die, die da, die, die. Teraz foto. I bardzo charakterystycznie obrazek z września. Tłoczą się żołnierze przy studni. Proszę Państwa, wtedy studnia z wodą to było coś na wagę złota, na wagę życia. Ile jest relacji polskich żołnierzy, którzy też przychodzili do takich wiosek i chcieli napoić konie, chcieli sami napić się. A wody w studiach już nie było, bo przedtem przeszła potężna armia i wszystko wykiło. Oficerowie sprawdzają dokładne położenie, tam w motocyklu mają rozłożone mapy. Obserwują przed pole przez lornetkę. To większość żołnierzy niemieckich ma w rękę, to jest karabinek Mausera K98. Bardzo dobra broń, oraz ma bardzo podobną z 29, ale też systemu Mausera. Widzimy motocykle BMW, takie były z kotami. A RKM to oczywiście MG, ale nie 42, tylko model o wiele wcześniejszy. Z okrągłą lufą, osłoną. Dokładnie MG34. Patrzymy w lewo, proszę Państwa. Polscy żołnierze wkraczają do boju. Perfekt. Thank you.
się polskie natarcie wspierane przez polski samochód pancerny. Niemcy się cofają. Muszę 35 minut mogę nagrać. Co? Uwaga na tego żołnierza, który teraz na prawe skrzydło się przemieścił z takim długim karabinem, to świetna broń, karabin przeciwpancerny, ur. Oni na niemiecki rowerach już jadą.